Kibicy.pl. Jesteśmy bezpieczni. Dzień dobry, Mirosław Okniński. Witam wszystkich kibiców MMA. No i był bity, był przewrócony. I miał być bity, ale mu się coś stało z nogą. No i nie mogliśmy go bić. Panie Lewandowski, no, trzeba się pakować, pakuj walizki. Do widzenia. Ustalenie z panem Rozparą to tak jakbyś ustalał ze ślepym i głuchym po prostu. Ty coś mówisz, on tego kiwa głową i kurwa nic z tego nie ma. Ja cię nie obrażam, ja uważam, że tylko będziesz leżał, będziesz bity, będziesz płakał, ale to jest sport, zawsze masz ten 1% szansy, więc staraj się chłopaku, nie opierdalaj się jak zawsze. Ja nie będę oceniał Marcina Neimana, oceniam federację, Fame MMA to banda zjebów. I tak już leżał. Tylko zaczął krzyczeć, że go noga boli i nie było dalej możliwości bicia, no. Poddał się szybciej. Jak ten pojedynek będzie wyglądał? Jak będzie wyglądał? Udzian będzie leżał i będzie bity. Szkoda po prostu mi prądu. Kelner niech się pakuje, do widzenia. Juras, ja cię bardzo proszę. Bij się z Kołeckim. Bardzo, już nie będę ci nic mówił brzydkiego, po prostu bij się, bardzo cię proszę. No pan Lewandowski mówi, że my nie mieliśmy wizytówek, garniturów. No, pan Lewandowski ma wizytówki, garnitury, ale nie ma czego, nie ma jaj. A drugie, nigdy nie walczył, nigdy nie ma wiedzy na temat treningów, walki, bo sam nigdy nie walczył, nigdy nie stanął na zawodach, nigdy nie dostał w mordę. Może dostał w mordę, jak był pionerem. Można powiedzieć, że ta organizacja doprowadza normalnych ludzi do szału, a wariaci, którzy tam są, te zjeby internetowe, to po prostu oni są tak rozjebani psychicznie, że dla nich to jest norma. Czyli twoja rywalizacja z Pudzianowskim gdzieś tutaj... Ja nigdy z nim nie rywalizowałem. No tak, ale wiemy o czym jest... Leżał, ja go klepałem po pysku, mówię, Mariusz, wstawaj, nie masz siły, ruszaj się, o, nie mogę. Nie chodzi o obrażanie, i tak będziesz leżał, będziesz bity, będziesz płakał. I jest tyle fajnych federacji w Polsce i na świecie, że ja nie muszę z debilami pracować. Mariusz ma 42 lata. Z tego chleba już... z tego pieca chleba już nie będzie. Tak, po prostu on może zrobić rewanż z Kołeckim, przegrać, zakończyć karierę. Czyli będzie rewanż, musi być. No chciałbym. I jak osoba, która sama zrobiła źle, która sama była konfidentem, mówię, że druga osoba jest konfidentem. To jest kurwa śmieszne. I po prostu Jacko to jest obłudnik. Krążą pogłoski, że Michał Cieślak przegrał dlatego, że ciebie nie było w narożniku w Afryce, w Kongo, bo gdybyś był, to na pewno czarni by się wystraszyli w ogóle ciebie, że nie pokazywaliby tych gestów. Ja bym im pokazał. Panie R, dokąd zmierza pańska federacja? Kręcisz pan dymy, wie pan co, podkręcasz pan ludzi. Dzięki panu może dojść do tragedii. Kelner to też jest takie określenie słabego zawodnika, no i akurat inaczej nie mogę nazwać pana Lewandowskiego, bo w MMA w tym sporcie jest słabym zawodnikiem, bo nawet nie jest zawodnikiem, nawet nie jest kelnerem. Wygrałem, jestem najlepszy, jak zawsze skromny. Dziękuję bardzo, nie, myślę, że to był... Walka z monopolem! MMA, łowca skór, oglądajcie, będzie duże łup! Dziękuję bardzo za wywiad, mam nadzieję, że się wyrobiliśmy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich fanów. Uaa!